Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w audycji Goście Dnia. Dzisiaj będę miała przyjemność przez najbliższe pół godziny rozmawiać z komendantem powiatowym Policji w Ciechanowie, inspektorem Grzegorzem Grabowskim. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktor, witam serdecznie słuchaczy. Zaczynamy od zuchwałego napadu, z atrapą dłoni w ręku. Dawno w Ciechanowie nie mieliśmy tego typu zdarzenia. To prawda, te napady akurat tak się złożyło, że mieliśmy taki napad dokładnie w tamtym roku na stację paliw w Ciechanowie i ten początek roku. No i tam przypomnę, że tamta sprawa zakończyła się sukcesem, ponieważ ten sprawca, nie od razu, bo dopiero w maju został zatrzymany, ustalony, ale miał na swoim koncie aż 13 takich napadów, nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również innych powiatów i województw nawet. Z plastikowym pistoletem? Wtedy to było z niebezpiecznym narzędziem, złomem. Natomiast, no i też tak, z bronią, z atrapą przypominającą broń. Tak, w dniu wczorajszym po godzinie 6 z centrum powiatowego ratunkowego dyżurny nasze dobrą informację o napadzie na sklep, jeden sklep ze sklepów spożywczych w Ciechanowie. Pojechali oczywiście, udali się bezpośrednio, które akurat tak się dobrze złożyło, że w pobliżu tego miejsca przebywali policjanci. Pojechali na miejsce tego zdarzenia, no i ustalili, że zamaskowany sprawca z bronią terroryzował personel sklepu i zabrał pewną kwotę pieniędzy. Policjanci dokonali wstępnych ustaleń, wytypowali sprawcę tego zdarzenia, udali się do miejsca jego zamieszkania, no i tam został zatrzymany. Oczywiście do dalszych działań włączyli się policjanci pionu kryminalnego, którzy dokonali bardzo szczegółowego przeszukania, ponieważ on w pierwszej fazie negował oczywiście swój udział w tym zdarzeniu. W wyniku tych czynności podjętych przez policjantów Wydziału Kryminalnego została znaleziona ta atrapa, jak się później okazało, atrapa, ale w momencie napadu, no to personel sklepu myślał, że to jest madeczka faktycznie z autentyczną bronią. No i odzyskana całość pieniędzy, która została utracona w wyniku tego napadu. Co grozi temu sprawcy? Grozi kara pozbawienia wolności do lat 12, także, bo to jest kwalifikowane jako rozbój, przestępstwo rozboju. W tej chwili trwają czynności z udziałem podejrzanego w prokuraturze rejonowej w Ciechanowie. Kilka słów o tym sprawcy. Ile ma lat? Czy to jest mieszkaniec Ciechanowa i czy on wcześniej miał jakiś incydent zanotowany przez policję? Zacznę od końca, więc nie był notowany dotychczas za przestępstwa. Natomiast to mieszkanie Ciechanowa, dlatego też policjanci praktycznie niespełna godzinę od momentu, gdy dokonał tego przestępstwa, został zatrzymany. W wieku 42 lat. Także tutaj moje podziękowanie dla tych policjantów, którzy uczestniczyli w tym zdarzeniu, ponieważ wykazali się to dużym profesjonalizmem i współpraca oczywiście też ze strony personelu sklepu, bo to były ważne, bardzo ważne informacje, które zapamiętali i przekazali policjantom. Czyli personel bardzo też pomógł w tej sprawie, zdradził jakieś szczegóły, tak? Tak, oczywiście, panie, ja nie mogę tego nie zdradzać, natomiast oczywiście przede wszystkim najważniejsze to, że panie zachowały się też profesjonalnie, ponieważ reagowały na żądania tej osoby, która... I tak trzeba robić. I tak trzeba robić, dlatego, że miał nie ma co zgrywać bohatera. Broń. Bo mógł mieć prawdziwą broń. Dokładnie. W związku z tym i bezpośrednio potem wykonały telefon właśnie na numer 112, powiadomiły CPR, CPR powiadomił dyżurnego. To się działo w ciągu kilku minut. Tutaj mamy historię z happy endem. Sprawcę udało się zatrzymać. Dosięgnęły go organy ścigania i sprawiedliwość zapewne również. Pieniądze odzyskane.
ale nie mamy tutaj opowieści z happy endem dla 5 piratów drogowych z naszego miasta, którzy stracili w niedzielę prawo jazdy. Tak, w czasie naszej ostatniej rozmowy, to było pod koniec ubiegłego roku, ja dużo mówiłem, nawet pani tutaj redaktor mnie troszeczkę na inne tematy przekierowała, ale dużo mówiłem o ruchu drogowym, o bezpieczeństwie ruchu drogowego, ponieważ zwracamy, i to jest właśnie przykład tego, że to, co mówiłem, rzeczywiście w tym roku będziemy na to zwracać szczególną uwagę, a mianowicie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i eliminować te zachowania szczególnie niebezpieczne. Prędkość w Polsce stanowi w granicach, może nie z pełną, ale 30% wszystkich wypadków drogowych. Przyczyna to właśnie prędkość i niedostosowanie, nie tylko tej myślałam, prędkości. Że większy jest, szczerze mówiąc, ten odsetek. Myślałam, że około 50% nie, w granicach wypadków tak dokładnie to z powodu nadmiernej różnie, prędkości. W różnych latach, ale w granicach 27-26 zbliża się do 28%, czyli praktycznie co trzeci wypadek jest spowodowany prędkości. Tym, że kierowca jechał zbyt prędko. Zresztą ja też na początku tego roku utworzyłem w komendzie taki specjalny zespół składający się z kierowników kierownictwa Wydziału Ruchu Drogowego, kierownictwa Wydziału Prewencji do zwalczania agresywnych zachowań na drodze. Ponieważ dużo takich też informacji o posiadamy takie informacje o pewnych planowanych wyścigach, ktoś zamieszcza informacje też w mediach, są takie informacje chociażby na pewnych portalach internetowych, w związku z tym takie zachowania musimy eliminować i w stosunku do takich kierowców uświadamiać ich przede wszystkim za to, co zrobili. Muszą ponieść karę, ale chcemy na nich wpłynąć w taki sposób troszeczkę i poprzez właśnie, bo kara to również prewencja, też oddziaływanie, ale przede wszystkim uświadomienie tego, że tego typu zachowanie może narazić, być tragiczne w skutkach. Także tutaj, jeżeli chodzi o ten bilans rzeczywiście niedzieli był wyjątkowy, jest styczeń, ale warunki drogowe mamy dobre, także tutaj na tą prędkość również musimy zwracać uwagę i na to zwracamy i na przestrzeni tego roku. Zresztą, tak jak mówiłem, mamy doskonałe narzędzie do eliminowania tego typu zachowań w postaci wideostratora samochodów nieoznakowanego, wyposażonego w wideostrator. Także mam nadzieję, że ten rok 2019 w perspektywie tego już minionego roku będzie dla mieszkańców naszego powiatu bezpieczny na drogach. Ta osławiona czarna meganka już odeszła do lamusa, wyeksploatowała się, ale policja ma inny samochód. Tak, mamy inny samochód. Z wideorejestratorem. Nie będziemy zdradzać marki. Nie, pewnie i tak większość z państwa wie, ci, którzy są oczywiście zainteresowani. Natomiast nie będziemy na antenie zdradzać tutaj. Jest taki samochód w dyspozycji naszej pracy. Policji. Macie również, wiem, że macie też taki laserowy miernik prędkości, też z możliwością nagrywania, rejestrowania. Tak. To są nowe urządzenia, ponieważ te wcześniejsze były przez kierowców bardzo mocno ich podważane ich wiarygodność, ponieważ one nie zapisywały obrazu. W tej chwili mamy takie urządzenia, które ten obraz rejestrują, także już nie ma żadnych wątpliwości, że to była prędkość. Ten samochód. Tak, bo zazwyczaj były takie problemy, policjanci mieli takie problemy, że to nie prędkość tego pojazdu, którego kierowca został zatrzymany. Natomiast te urządzenie, gdyby czarno na białym pokazuje, że to jest zrobiony pomiar tego pojazdu, który został zatrzymany. Mhm. Jeszcze wróćmy na chwilę do tych 5 piratów drogowych, którzy stracili w niedzielę prawo jazdy. Rozumiem, że to była rutynowa kontrola policji, rutynowa kontrola drogowa. To nie była żadna zorganizowana akcja kaskadowego pomiaru prędkości. To były standardowa służba policjantów, bym powiedział w ten sposób. Nie była ona skierowana
tylko i wyłącznie na kontrolę prędkości. I to byli kierowcy, którzy przekroczyli w terenie zabudowanym. Tak, w terenie zabudowanym powyżej 50 km na godzinę w stosunku do tej prędkości ograniczającej, czyli no, jechali z prędkością powyżej 101 i więcej kilometrów na godzinę. Oczywiście tutaj niezależnie odpowiedzialność oczywiście finansowa w postaci grzywny, taryfikator przewiduje grzywnę od 400 do 500 zł, ponadto 10 punktów karnych za tego typu wykroczenie, no i plus właśnie ten dodatkowe obciążenie dla kierowcy, 3-miesięczne ograniczenie w prowadzeniu pojazdu. To jeszcze przypomnijmy, co się stanie, jeżeli ci kierowcy nie dostosują się do tego zakazu i zostaną złapani podczas właśnie tej kary. Zatrzymani po raz drugi, to nawet nie muszą popełnić żadnego wykroczenia. To wystarczy fakt, że kierują pojazdem. Skutkuje tym, że ten okres przedłuża się o kolejne 6 miesięcy. Natomiast jeśli z uporem w dalszym ciągu korzystają z samochodu, to muszą się liczyć z tym, że zostaną w ogóle pozbawieni uprawnień do kierowania pojazdami. I będą musieli jeszcze raz zdać egzamin, dokładnie. 28 stycznia Mazowsze rozpoczyna ferie zimowe. Nasi uczniowie z terenu powiatu ciechanowskiego również. I wiem, że to też jest intensywny czas pracy dla policji, kiedy dzieci mają wolne. Policja nie odpoczywa. Tak, przygotowujemy już się do bezpiecznych ferii, ustalamy miejsca wypoczynku. Dzisiaj też ustaliłem właśnie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji miejsce kontroli autokarów przed wyjazdem, bo od kilku lat mamy taką dobrą praktykę, że te wszystkie osoby, organizatorzy wyjazdów zgłaszają do nas kontrolę autokarów i w tym roku takim właśnie miejscem przeznaczonym do kontroli autokarów będzie parking przed krytą pływalnią w Ciechanowie. Oczywiście potrzebę takiej kontroli należy zgłosić w formie albo mailowej, telefonicznej, faksowej, pisma do komendy powiatowej policji w Ciechanowie. Najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem, żebyśmy się mogli do tego przygotować. Wówczas w określonym czasie policjanci pojadą właśnie na ten parking, dokonają kontroli i autokaru, sprawdzą i stan, i uprawnienia kierowcy. Tutaj ważne też jest, żeby sami organizatorzy tych wyjazdów egzekwowali od przedsiębiorców, od których wynajmują te autokary, sprawdzenie takich elementów, które nie do końca policjantom, czy też, tu powinienem dodać jeszcze, w tym zakresie współpracujemy z Inspekcją Transportu Drogowego, żeby żądać właśnie takich dodatkowych kontroli związanych ze stacji diagnostycznej, związanych ze sprawdzeniem układu hamulcowego, czy też układu kierowniczego, bo to są takie układy, które no nie do końca tak wizualnie da się sprawność tych układów ocenić. Natomiast policjanci sprawdzają oczywiście stan ogumienia, oświetlenia, tych podstawowych elementów odpowiadających za bezpieczeństwo jazdy. Tak jak wspomniałem, oczywiście tutaj ważna rzecz, trzeźwość kierowcy, ponieważ no, niestety w tamtym roku również też mieliśmy takie przypadki, że... No właśnie chciałam o to zapytać, że warto skorzystać z takiej kontroli. Niestety nie we wszystkich przypadkach ci kierowcy niestety byli nietrzeźwi w niektórych przypadkach, także no to jest zastanawiające, że kierowcy zawodowi jeszcze mając świadomość tego, że co grozi, jaka jest odpowiedzialność, jest to no, ich praca, w związku z tym kierowanie w stanie trzeźwości wiąże się z tym, że no, tą pracę po prostu tracą. No właśnie, to powiedzmy jeszcze, przypomnijmy, co grozi kierowcy
na podwójnym gazie? No oczywiście kara pozbawienia wolności do lat dwóch, grzywna ta nawiązka w postaci 5000 zł, która już funkcjonuje od 2015 roku i ten zakaz prowadzenia pojazdów od roku do lat 10. Natomiast jeśli kierowca taki by spowodował wypadek drogowy, to wówczas ten zakaz jest większy od 3 lat do lat nawet 15, mhm, związany z zakazem, albo nawet również w sytuacjach, gdy dochodzi do wypadku ze skutkiem ciężkim, albo też ze skutkiem śmiertelnym, to ten zakaz również może sąd orzec dożywotni. Mhm. Tak, to jest bardzo zastanawiające, że kierowcy zawodowi, mając świadomość tego, jakie grożą konsekwencje, jednak stawiają się na miejscu planowanej wycieczki w stanie... Dokładnie, nietrzeźwości. Tutaj oczywiście to są te takie kontrole statyczne, natomiast mhm, policjanci również w tym czasie ferii będą sprawować nadzór na drogach, szczególnie na drogach krajowych i wojewódzkich, mhm, którymi no, odbywa się największe natężenie ruchu drogowego, a między innymi również przemieszczają się autokary lub też pojazdy osobowe na wypoczynek zimowy. Również będą oczywiście w tym czasie, w tych miejscach kontrolować prędkość jazdy, stan techniczny pojazdów, na pewno trzeźwość kierujących, także używanie, albo też nieużywanie, chciałem powiedzieć, używanie pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci oczywiście, mm-hmm, bo to jest bardzo ważne. Natomiast również nieużywanie telefonów komórkowych, bo to też jest w tej chwili... W trakcie jazdy. I to też jest jedna z przyczyn wypadków drogowych. Tak, to jest jedna z, może nie bezpośrednia przyczyna, ale korzystanie z telefonu komórkowego no zazwyczaj jest taką przyczyną, że kierowca na przykład nie ustąpi pierwszeństwa, mhm, ponieważ nie patrzy na co się dzieje na skrzyżowaniu, tylko patrzy na telefon. To w sumie przyczyną jest co prawda nie ustąpienie pierwszeństwa, ale taką pośrednią przyczyną jest jednak właśnie niepatrzenie, nie zwracanie uwagi na to, co się dzieje na skrzyżowaniu, tylko skupienie się, koncentracja na mhm, dokładnie na telefonie. Mhm. Oczywiście też, jeżeli chodzi o ferie, to zagrożenia, w zasadzie powinniśmy zachęcić wszystkich, co młodzież, do korzystania z lodowiska w Ciechanowie, ponieważ które mamy na terenie miasta, a nie korzystanie właśnie z takich no, dzikich lodowisk, na jakichś zbiornikach wodnych. My już też właśnie dzisiaj mieliśmy spotkanie z kolegami Straży Pożarnej, mhm, i 24 stycznia przed jeszcze feriami organizujemy takie ćwiczenia na zbiorniku wodnym na Krubinie. Zaprosimy oczywiście dzieci, młodzież z terenu powiatu. Chcemy im pokazać... Co się dzieje, jak załamie się lód. Dokładnie. Mhm. Jak się zachować, znaczy w zasadzie w ogóle, żeby nie wchodzić, tak, to przede wszystkim, żeby nie korzystać z tego typu zbiorników, a po drugie pokazać, jakie, no, jeśli już do tego dojdzie, to w jaki sposób się zachować i no, jak strażacy szczególnie tutaj podejmują akcję ratowniczą i oczywiście również policjanci, czy też tutaj w tym zakresie jeszcze dodam, że do tej akcji również włączyła się 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Mhm. Także już teraz za pośrednictwem właśnie radia zapraszam nauczycieli z dziećmi albo każdego, kto ma ochotę popatrzeć, zobaczyć na własne oczy, jakie jak są może skutki wchodzenia wyglądać, dokładnie, na taflę lodu. Taka sytuacja, bo jak inaczej się to ogląda w telewizji czy na komputerze, a inaczej to wygląda w rzeczywistości. Będzie mhm, to oczywiście poparte jeszcze odpowiednim komentarzem lektora. To na pewno jeszcze wzmocni ten przekaz profilaktyczny. My tutaj chcemy jednocześnie sami przyświecić pewne procedury, ponieważ tutaj organizujemy to na bazie procedury będącej czy funkcjonującej w starostwie powiatowym. Oczywiście tutaj pani starosta też w tej kwestii
w tym przedsięwzięciu uczestniczy jako ten organ odpowiedzialny za tego typu sytuacje. Natomiast drugi element to właśnie oddziaływanie prewencyjne, profilaktyczne, żeby ci, którzy ewentualnie będą to widzieli, żeby sami nie wchodzili, ale również ostrzegali o tego typu zagrożeniach innych na bazie tego, co zobaczą. Kiedy będzie można zobaczyć te szkolenie na Krubinie? 24 stycznia o godzinie 12. Taka wstępna informacja dla wszystkich Państwa. Serdecznie zapraszam na nasze ćwiczenia. Mhm. Jeszcze tutaj w kontekście ferii kilka słów do rodziców dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają na zorganizowany taki wypoczynek. Trzeba też zadbać o te dzieci, o ich bezpieczeństwo i też im w jakiś sposób zorganizować czas, bo jak oni sobie sami zorganizują, to też może być różnie. Tak, przede wszystkim dla rodziców to taka porada w zasadzie, żeby wiedzieli, co dzieci robią, jakie mają plany, gdzie się znajdują. My będziemy oczywiście tutaj, policjanci, szczególnie służby prewencyjnej, będziemy zwracać uwagę na takie, no, na, przede wszystkim na galerie, które się znajdują w Ciechanowie i na dworce oczywiście. No i te miejsca gromadzenia się. No, oczywiście będziemy też przy lodowisku tym funkcjonującym w Ciechanowie przy ulicy 18 stycznia. Wszystko po to, żeby właśnie, no, gdy będą takie przypadki, gdzie dzieci czy młodzież będą zachowywały się w sposób nieodpowiedni, to ich doprowadzać ich do rodziców, pod opiekę rodziców. Najlepiej, żeby takich przypadków nie było, żeby to właśnie rodzice zadbali o to, żeby no, wiedzieli, że gdzie jest dziecko, w jakim stanie, no i z kim. Są też takie aplikacje na telefon, można zainstalować, prawda? Gdzie jest dziecko na przykład. No tak, tak. Mieć no to, kontrolę pełną już wtedy. No dokładnie. Natomiast no, też ważne, żeby dzieci, jeżeli, to szczególnie te młodsze, to żeby były jednak pod opieką dorosłych. Opieką przynajmniej osoby powyżej 10, 15 roku życia, żeby dającą taką pewną rękojmię, a te powiedzmy starsze, żeby też szczególnie w tych warunkach, tej porze już nocnej, żeby też samodzielnie się nie przemieszczały. Aczkolwiek miasto mamy doskonale oświetlone, prawda? Niemniej jednak to zawsze jest to bezpieczne i podróżować pieszo po zmroku, przynajmniej we dwoje. Mhm. Ja mam nadzieję, że jak pan komendant przyjdzie do studia KRDP podsumowywać ferie, to pan powie w pierwszym zdaniu, że to były wyjątkowo bezpieczne ferie i wszyscy szczęśliwie wrócili do domów, do szkół. No mam takie życzenie i dla siebie, i dla państwa, żeby te ferie rzeczywiście odbyły się w sposób bezpieczny. Natomiast, no tak jak pani dyrektor też pytała o święta, tak? No generalnie mogę powiedzieć, że tak, ale z wyjątkiem, tak? Mhm. Zawsze są jakieś jednak sytuacje. Miejmy nadzieję rzeczywiście, że tych sytuacji szczególnie tragicznych nie będzie. Tutaj myślę oczywiście o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i tych wypadkach ze skutkiem śmiertelnym. No i o tym drugiej kwestii, tutaj rozmawialiśmy, mianowicie, że pod nikim się lud nie zarwie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studio. Moim i państwa gościem w audycji Goźnia był dzisiaj inspektor Grzegorz Grabowski, komendant powiatowy Policji w Ciechanowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie państwa.